Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Bezpieczeństwo na drodze to dziedzina, w której zawsze jest co robić, bo na różnego rodzaju ciągi komunikacyjne, od osiedlowych uliczek przez ścieżki rowerowe po jezdnie, rokrocznie wylegają ci, którzy doświadczenie mają niewielkie, a zasad do opanowania jest sporo. Wychowanie komunikacyjne w szkołach ma ten walor, że na zajęciach można przekazać sporą porcję wiedzy, natomiast w realizacji praktyk pomagają takie miejsca jak Miasteczko Ruchu Drogowego przy Suwalskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Jak to robicie, że tak dużo dzieci tu przychodzi? Jesteśmy przyjaźnie nastawieni do młodzieży i dzieci. Wystarczy, że nauczyciel zgłosi się do nas wcześniej, umówi termin i może przyjść z dziećmi, sprawdzić się i sprawdzić wiedzę dzieci, umiejętności na naszym miasteczku ruchu drogowego. Tutaj mamy znaki drogowe, tutaj mamy znaki poziome, mamy sygnalizację. To są wszystkie elementy, które są potrzebne chociażby po to, żeby przystąpić do egzaminu na kartę rowerową. Bo od karty rowerowej zazwyczaj zaczyna się przygoda na drodze. Miasteczko jest znakomitym miejscem pozwalającym oswoić się z tym, co każdy kierujący spotyka podczas przemierzania wybranej trasy, niezależnie od środka transportu, jakim się posługuje. Ja uważam, że to jest bardzo bezpieczne miejsce, bo mamy ten teren ogrodzony, nie ma tutaj ruchu pojazdów, także tutaj, że tak powiem, na sucho można przetrenować umiejętności i znajomość przepisów ruchu drogowego. Być może dlatego wszelkie turnieje dotyczące zasad ruchu drogowego organizowane przez lub z udziałem Suwalskiego Ośrodka, takie jak ten z końca kwietnia bieżącego roku, cieszą się znaczącym powodzeniem wśród uczestników. Do poznawania zasad ruchu drogowego doskonale też zachęcają lokalni nauczyciele. Jednym z nich jest Andrzej Bigielis. Najważniejszą funkcją tego turnieju jest jakby propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oczywiście rywalizacja też jest ważna, każdy chce wygrać, ale myślę, że naczelny taki cel to przede wszystkim propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak w pańskiej ocenie radzą sobie podopieczni? No oczywiście różnie bywa tutaj z tymi zadaniami. Nie ukrywam, że zadania z rowerowego toru przeszkód są dość trudne, wymaga to ćwiczenia. No i stres dochodzi oczywiście, ale większość, no wszyscy powinni mieć już tutaj karty rowerowe, tak więc znajomość przepisów jest, no ale trzeba to jakby przekuć później na jakąś taką dobrą jazdę tutaj na miasteczku ruchu drogowego, a również no, nie zestresować się na tych testach, tak, nie popełnić błędów. No też fajna jest konkurencja oczywiście pierwszej pomocy, też trzeba wykazać się tą wiedzą medyczną. Chętnie przyswajają dzieciaki wiedzę potrzebną do... Bardzo chętnie. Myślę, że to jest bardzo potrzebna wiedza i tutaj jakby pod instruktorem nauczycieli bardzo chętnie dzieci uczą się. Myślę, że jeszcze chętniej zdobywają te umiejętności jazdy rowerem, bo to oczywiście przyjemniejsze niż gdzieś tam jakieś wykłady w sali, ale myślę, że tak, że raczej chętnie. Trzyma pan kciuki za swoich podopiecznych? No oczywiście. Od wielu lat przygotowuję dzieci do tych turniejów, także zawsze przeżywam tak jak oni i pewnie bardziej się stresuję również niż oni. Powiedzmy sobie szczerze, mamy szczęście do dobrych nauczycieli, bo nauczyciele wychowania komunikacyjnego muszą mieć serce i muszą być zapaleńcami. I to widać tutaj na tym turnieju, jak młodzież świetnie kontaktuje się ze swoimi opiekunami. I w jedną i w drugą stronę, bo i opiekunowie widać, jak się nimi zajmują. To potem procentuje. No i mam nadzieję, że dzięki temu dzieci mają większą wiedzę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i są bardziej bezpieczne na drogach. Wśród turniejowych zadań jest oczywiście nie tylko jazda na rowerze.
Najmłodsze dzieci, które spotkaliśmy podczas tegorocznych zmagań, zdają się potwierdzać, że wśród wszystkich zadań, jakie im się w czasie konkursu stawia, jazda rowerem należy do tych łatwiejszych, choć i tutaj lekko nie jest. Tor zdaniem Mai z Suwalskiej Siódemki. Poszedł dobrze, tylko się zaplątałam trochę, jak tam było takie rondo, to ja się tam trochę zaplątałam. Ale tak dobrze. Co sprawiło najwięcej kłopotu? Ale z tego czy ogólnie? W czasie trudniej. Pisemny chyba egzamin. Znaczy egzamin. Co w nim było najtrudniejsze? Tak naprawdę, bo my mieliśmy dwa egzaminy. Jeden był skrzyżowania, a drugi był taki ogólny. No to ten ogólny był trudniejszy. Dwa pisemne testy, podobnie jak u kandydatów na kierowców, proste są chyba tylko dla tych, którzy je już zdali. Trzeba jednak przyznać, że bez takiego sprawdzianu wiedzy dalej ani rusz. Podczas dorocznego turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestnicy muszą również wykazać się znajomością zasad pierwszej pomocy. Nie dostają bardzo trudnych zadań, ale podczas sprawdzianu wymaga się od nich wiedzy i umiejętności, które muszą zaowocować umiejętnym działaniem w stresie. W tym roku oceny dokonywali przyszli zawodowi ratownicy medyczni. Zadania głównie się opierały na opatrunku osłaniającym i opatrunku uciskowym i na podstawach pierwszej pomocy, pozycja bezpieczna i zadbanie o ogólny komfort osoby poszkodowanej. Jak pani oceni na taką pierwszą rzecz? Zróżnicowanie. Niektórych poziom był wyższy, innych jeszcze troszeczkę do dopracowania. A co przysparza im najwięcej problemów? Stres na pewno, bo nas też tutaj dość sporo było i to jednak są sytuacje stresujące. I chaos się wkrada i wtedy pojawia się problem. A z czym radzą sobie najlepiej? Z opatrunkami. Z bandażowaniem. Wśród osób oceniających poczynania najmłodszych uczestników konkursu byli również funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Dla niektórych dzieci był to pierwszy tak bezpośredni kontakt z policjantem. Tak, i to jest kontakt bardzo przyjazny, bo policjanci są tutaj uśmiechnięci i pomagają dzieciom. Nie są surowi. Ale i tak do oceny poczynań podchodzą profesjonalnie. Celem dzisiejszego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest przede wszystkim podniesienie poziomu stanu bezpieczeństwa na naszych drogach. Tak naprawdę młodzi ludzie, ci uczniowie, wszyscy, którzy przystępują do tego konkursu, muszą przygotować się przede wszystkim do niego zarówno do części praktycznej, jak i teoretycznej, żeby wiedzieć, jak, w jakiej sytuacji muszą się zachować się na drodze. Czy ta wiedza, którą posiądą przygotowując się do tego turnieju, przynosi efekty w ich codziennym funkcjonowaniu na drogach czy ścieżkach rowerowych w mieście? Zdecydowanie tak. Tak naprawdę uczniowie, dzieci w wieku od 10 lat i wzwyż powinni mieć pierwsze swoje uprawnienia, czyli kartę rowerową. Bez tego uprawnienia nie powinni w zasadzie poruszać się po drogach publicznych. Raz, że narażają się na siebie, na swoje niebezpieczeństwo. Dwa, że są to osoby nieletnie, za nie odpowiadają ich opiekunowie, rodzice. I przede wszystkim nie mają odpowiedniej wiedzy, jak zachowywać się na drodze, kiedy mogą jechać i gdzie mogą jechać tak naprawdę, bo rowerzyści, wiadomo, mają swoje ścieżki rowerowe, przejazdy rowerowe, ale kiedy oni mogą przejść przez ten przejazd dla rowerzystów, to wymaga już przygotowania się i tak naprawdę zapoznanie się z przepisami. Proszę mi powiedzieć, gdybyśmy mieli porównać, bo ma pan wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, gdyby przyszło panu porównać, kto częściej pada ofiarą zdarzeń komunikacyjnych, tych nieprzyjemnych kolizji czy wypadków? Osoby dorosłe, starsze czy dzieciaki? Tak naprawdę nie możemy tutaj generalizować, jakich zdarzeń jest więcej, czy z młodymi ludźmi, czy też ze starszymi. Można powiedzieć, że
jednego roku może to wyglądać, że jest więcej zdarzeń z młodymi ludźmi, ale nie jest to zasadą tak naprawdę. Niemniej jednak my jako policja, dbając o bezpieczeństwo na drodze, ci młodzi ludzie, przygotowując się już od młodego wieku, od młodych lat do zasad takiego obycia się na drodze, jak zachować się, kiedy możemy przechodzić, kiedy można przejeżdżać rowerem, to tak naprawdę obfituje, jak gdyby owocuje na przyszłość. Tak naprawdę oni już w przyszłości będą widzieli, mieli swoje już doświadczenie w przyszłości, jak mają zachowywać się z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze. Policjanci oceniający działania uczestników też trzymali za nich kciuki i życzyli im... No przede wszystkim powodzenia i myślę, że też szczęścia, bo tak jakby to szczęście też zawsze jest potrzebne gdzieś tam, wiadomo, jak to przy każdym konkursie, gdzie ktoś obserwuje naszą pracę, wchodzi element stresu, także myślę, że spokój, opanowanie i szczęście. Także tego życzę dzisiejszym uczestnikom tego turnieju. Relacjonowana odsłona turnieju to tylko jeden z trzech dni rywalizacji uczniów z miasta, powiatu i województwa.